Przed wlaniem tego oleju zastosowałem płukankę Castrol Engine Shampoo. Notabene jest to ten produkt, który jest stosowany w serwisach Toyota Engine Flash, preparat oparty o bazę olejową bez rozpuszczalników i aktywne środki czyszczące infoserwisu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Renault Arkana, rok produkcji 2023, silnik 1.3, benzyna, 140 koni, przebieg ogólny 61 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie kolejny, piąty etap badań dla tego samochodu. Poprzednie etapy zaprezentowane zostały w odcinkach numer 168 oraz 207, zatem jest to kontynuacja poprzednio prezentowanego odcinka. W dzisiejszym odcinku szukamy odpowiedzi na pytanie 0W20 czy 5W30. Inicjatorem eksperymentu jest Grzegorz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Grzegorz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się cztery próbki. W poprzednim odcinku był pierwszy zestaw Castrol 5W30. W dzisiejszym odcinku podejmujemy drugi zestaw Castrol 0W20. Z drugiego zestawu próbki wyglądają następująco. Próbka numer 1 to olej nowy. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. W tym etapie do silnika zalany został olej Castrol GTX w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było robionego żadnego dodatku do oleju, czyli dzisiaj podejmujemy ten sam olej, który występował w pierwszym etapie badań. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 15 700 km, 10% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez około 2,5 miesiąca, brak dolewek. Grzegorz napisał tak: przed wlaniem tego oleju zastosowałem płukankę Castrol Engine Shampoo. Notabene jest to ten produkt, który jest stosowany w serwisach Toyota Engine Flash. Preparat oparty o bazę olejową bez rozpuszczalników i aktywne środki czyszczące infoserwisu. Zlałem stary olej i płukanka pracowała przez 15 minut z nowym olejem, również 0W20 Castrol, więc olej przepracowany nie będzie zafałszowany. Auto pokonało około 15 500 km przez 2,5 miesiąca, m.in. 4000 km przez tydzień Alpy, autostradę non-stop na pełnych obrotach, brak dolewki, więc badanie będzie wiarygodne w 100%. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 39,4 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 8,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 188. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo wysoką zgodność w wyższej temperaturze oraz zgodność na poziomie 4% w 40 stopniach Celsjusza. Tutaj warto przypomnieć, że w pierwszym etapie badań nie było świeżej próbki dostarczonej, bazowaliśmy wyłącznie na deklaracji producenta. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 38,4 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 8,1 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 192. A to oznacza, że otrzymano bardzo dobre wyniki.
zmiana lepkości na bardzo niskim poziomie, z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych wszystko pod kontrolą, mimo zwiększonego przebiegu wciąż sytuacja z punktu widzenia parametrów lepkościowych wygląda bardzo dobrze. W ramach przypomnienia w etapie pierwszym po 5000 km otrzymaliśmy dla tego oleju podobne wyniki. Turbulencje pojawiły się w drugim etapie. Wszystko wskazuje na to, że ten mocny spadek lepkości dla oleju 5W30 wtedy to kwestia pozostałości po oleju 0W20. W trzecim i czwartym etapie nie było już tego problemu. Tutaj taka mała ciekawostka. Dzisiaj odnotowaliśmy delikatny spadek lepkości, gdy zalany był olej w klasie 0W20. W poprzednim odcinku obserwowaliśmy delikatny wzrost, gdy zalany był olej w klasie 5W30. Są to różnice na bardzo niskim poziomie, niemniej jednak delikatną zależność można zaobserwować. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jądro plamy oraz ogólną kondycję oleju oceniam wysoko. Wynik bardzo poprawny, brak sygnałów niepokojących. W ramach ciekawostek można przywołać jeszcze wyniki z pierwszych trzech etapów. Widać ewidentnie, że w teście bibułowym olej w klasie 5W30 wychodzi dużo ciemniej, co może sugerować, że w silniku pojawia się więcej zanieczyszczeń przy takim oleju. Gdy jest olej w klasie 0W20, plama oleju jest dużo jaśniejsza. Ten temat zasługuje na szerszą dyskusję, zapraszam do komentowania. W sieci można znaleźć informacje o tym, że im plama jest ciemniejsza, tym lepiej, bo to znaczy, że olej lepiej czyści silnik. Natomiast przypadek tego samochodu, nowiutka sztuka, niekoniecznie stanowi potwierdzenie dla takiej teorii. Dlaczego? Zobaczcie na plamę po pierwszych 5000 km od nowości samochodu i następnie po 13000 km w drugim etapie. Czy silnik w tym samochodzie mógł się zabrudzić w takim stopniu po pierwszych 5000 km, żeby druga wymiana skutkowała taką ciemną plamą? Według mnie skala oceny zaproponowana przez niemieckiego producenta firmy Motor Checkup jest przemyślana i prawidłowa. Im plama ciemniejsza, tym mamy do czynienia z gorszą sytuacją, czytaj jakość oleju jest niższa. Szczególnie gdy ktoś wcześniej zastosował płukankę, tak jak to miało miejsce w przypadku bohatera dzisiejszego odcinka. Zachęcam do dyskusji, chętnie poznam Wasze postrzeganie tego tematu. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Standardowo oceniamy na tle wyników z poprzednich etapów. Pierwsza sprawa, nadrabiamy zaległości. W etapie numer 1 nie była podesłana próbka oleju świeżego, dlatego nie była zrobiona podczerwień. Dzisiaj możemy wrócić do tej próbki oraz zarejestrować widmo również dla niej. Wyniki bardzo dobre, porównywalne do tych z etapu pierwszego. Co ciekawe, pomimo zwiększonego przebiegu utrzymuje się bardzo podobny stopień wyeksploatowania w odniesieniu do kilku parametrów, m.in. w odniesieniu do degradacji dodatków, stopnia oksydacji, zanieczyszczeń, pole powierzchni w zakresie 300-3600 oraz częściowo dla stopnia sulfonowania. Natomiast dużą różnicę widać dla stopnia nitrooksydacji, zanieczyszczeń widocznych na widmie dla długości 1100 oraz degradacji w punkcie 1747. Poziom zanieczyszczenia paliwem wydaje się być również bardzo podobny. Dodatkowo możemy skonfrontować wyniki z etapu 4 i 5, czyli 0W20 versus 5W30. Degradacja dodatków dużo wyższa dla oleju 5W30, antyutleniacz poleciał w przypadku oleju 5W30, zanieczyszczenia na podobnym poziomie, w jednym miejscu trochę większe dla 0W20, w innym dla 5W30, stopień sulfonowania niższy dla 5W30, stopień nitrooksydacji również, utlenienie oleju na podobnym poziomie. Podsumowując, test lepkościowy zakończył się bardzo dobrym wynikiem, test bibułowy bardzo dobrym wynikiem oraz test spektralny wynikiem sugerującym, że wymiana została przeprowadzona we właściwym momencie. I teraz odpowiedź na kluczowe pytanie, który olej wypadł lepiej? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych, jeden i drugi olej otrzymują maksymalną notę i mogą być używane zamiennie, delikatnie na plus 5W30. W teście bibułowym zdecydowanie lepiej wypada 0W20.
W teście spektralnym nie ma jednoznacznego wskazania, pytanie, który parametr potraktować w sposób uprzywilejowany. Zbierając wszystkie parametry w jeden zbiorczy wskaźnik jakości przy odpowiednim wcześniejszym znormalizowaniu policzonych wartości, otrzymujemy wynik 81% dla 0W20 oraz 78% dla 5W30, czyli wynik korzystniejszy, patrząc kompleksowo na cały eksperyment, odnotowano dla oleju Castrol GTX 0W20. Tutaj taka mała adnotacja, to jest autorskie obliczenie, które możemy poddać pod dyskusję. Idea jest taka, aby każdy parametr po przekształceniu, po normalizacji znajdował się w przedziale od 0 do 1, gdzie 0 to niekorzystna sytuacja, zmiana itd., a 1 to sytuacja bardzo korzystna, pożądana. To również dobrze może być wyrażone w procentach, 0% lub 100%, interpretacja analogiczna. Po wyliczeniu średniej z tak przeliczonych wartości otrzymujemy wartość syntetycznego miernika. Gdy wartość jest powyżej 80%, olej może pracować dalej w silniku, gdy poniżej 80%, to powinien zostać zmieniony. I tutaj małe zastrzeżenie, w żaden sposób nie interpretujemy tego wskaźnika w ten sposób, że przykładowo jeszcze 80% właściwości oleju jest zachowana, a utraconych zostało jedynie 20%. Jest to narzędzie ułatwiające zbiorczą agregację wszystkich wyników w jeden wskaźnik. Z czasem będzie to modyfikowane, weryfikowane w testach tribologicznych i udoskonalane. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!